Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Paser. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie programu Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem Alicja Przepiórska-Ułaszewska z Fundacji Via Salutis. My oczywiście się znamy bardzo długo, tyle ile praktycznie fundacja nawet funkcjonuje, bo mieliśmy nieraz okazję się spotykać i rozmawiać. Zanim pozwolisz, zaczniemy naszą rozmowę. Przedstawię kolejny obraz Alfreda Witolda Oruby. Pejzaż nad stawem, czyli już uciekamy od naszych regionalnych widoków, a będzie bardziej okazjonalnie. Alicja, witam Cię serdecznie. Powiedz, Fundacja Via Salutis, jak już zacząłem wywiad, to już 5 chyba ponad lat. To tak, to 5 lat skończyliśmy dokładnie w czerwcu, 24 czerwca, no i teraz już do szkoły idziemy, tak? Tak, myślę, że już ten etap takiego rozwoju, zakorzeniania się, szukania takich swoich przestrzeni, to już mamy za sobą, a teraz takim na mocnym gruncie zaczynamy budować. Ale te 5 lat to nie było takie 5 lat, tak jak mówisz, poszukiwania, tylko to była intensywna praca i konkretne projekty. Ja pamiętam i obserwatorium, i wycieczki z seniorami, też projekt Wzmocnieni, ale może Ty bardziej o tym opowiesz niż ja będę mówił, bo to raczej Twoje dzieło. Powiem tak, te 5 lat to naprawdę bardzo intensywna praca. I jak zakładaliśmy fundację, to takie było nasze marzenie, że wszystkie działania będą skierowane do osób dorosłych, senioralnych, edukacja, aktywizacja. I na początku faktycznie tak było, więc tutaj w przestrzeni miejskiej i powiatu wałbrzyskiego dużo projektów takich właśnie aktywizujących, zachęcających do wyjścia z domu, do tworzenia relacji z drugim człowiekiem. I dzięki temu powstał nasz klub Dłużej Młodych. Bo Państwo wiecie, że w Wałbrzychu przy Fundacji Via Salutis jest taki klub, w którym spotykamy się regularnie i osoby senioralne przychodzą ze swoimi pasjami i po prostu prowadzą tam spotkania. Natomiast gro tych naszych projektów skierowanych do seniorów za chwilę przełożyło się na spotkania i warsztaty, i projekty dla mieszkańców. I taki duży projekt Wygrajmy to miejsce, który realizowaliśmy tu w Wałbrzychu i na ziemi wałbrzyskiej, w którym stworzyliśmy i podarowaliśmy miastu, i korzystajcie Państwo, 2 pierwsze questy, dużą grę edukacyjną, planszową o wielokulturowym Wałbrzychu. I tutaj prośba, żeby w nowym, nowo powstałym Muzeum Wałbrzyski Tygiel Wielokulturowy, żebyście nas również zaprosili do tego projektu z tym naszym dużym przedsięwzięciem. Pochwalę się trochę, dzieci i młodzież z Warszawy, spod Warszawy przyjeżdża do nas, jak mają wycieczki po ziemi wałbrzyskiej, żeby pograć w tą grę, więc wspaniała historia. A potem zobaczyliśmy, i to był ten czas pandemii, że oprócz osób senioralnych i oprócz takich miłych, sympatycznych, aktywizujących działań musi być dużo edukacji, wzmacniania psychologicznego, takiego psychicznego, emocjonalnego. Zaczęliśmy tworzyć takie programy, Wzmocnienie, o którym wspomniałeś, to opracowany przez nas program Na Dobrostan. My teraz z tym programem jeździmy nie tylko do środowisk senioralnych, ale przede wszystkim do kadr, czyli do osób, pracowników instytucji, NGO-sów, którzy pracują i tworzą nowe, super rozwiązania i mówią, my chcemy też obudować nasz pomysł na waszym dobrostanie. Wczoraj w Jeleniej Górze ponad 40 seniorów jeleniogórskich miałam zaszczyt gościć na wykładzie o dobrostanie. No i cały czas to się rozwija, więc z jednej strony mieszkańcy, z drugiej kadra. No a teraz zaczęliśmy taki duży, nowy projekt finansowany z Narodowego Instytutu Wolności dla organizacji poradniczych i to jest poradnia psychogerontologiczna. Ja chciałbym Ci też tutaj troszeczkę przerwać, bo z tego, co dobrze pamiętam, a różne teksty publikowaliśmy na temat Waszej działalności, to się tak poszerzyło, że również marszałkowie województw angażują się w pomoc w rozwijaniu Waszych projektów. Między innymi nawet już dotarliście do Opolskiego.
O tak, to właśnie, to jest takie wspaniałe. W nazwie mamy Via Salutis, czyli droga do zdrowia. I ta droga nas tak prowadzi poza Wałbrzych. Oba projekty, Drabina i Wzmocnieni, były objęte honorowym patronatem Marszałka Dolnego Śląska, a projekt Wzmocnieni dodatkowo honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. I na Opolszczyźnie, powiedziałabym, czujemy się bardzo dobrze. Mamy tam podpisaną taką formalną współpracę z Uniwersytetem WSB Merito. Jednym z kierunków studiów podyplomowych jest oferta współtworzona z nami, kierunek psychogerontologia. Zapraszam, jak Państwo się chcecie dokształcać w tym temacie, to można na dobrej uczelni, w oparciu o dobre programy. I na Opolszczyźnie właśnie w poniedziałek, tak zaczęliśmy tydzień, podpisaliśmy umowę o współpracy z OPS-em, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie, gdzie będziemy regularnie prowadzić, świadczyć usługi poradnictwa psychogerontologicznego dla mieszkańców Nysy. Porozmawiamy też o tym, co na bieżąco, czyli o projekcie Jestem Kobietą Seniorka, jeżeli niczego nie przekręciłem. Tak, piękny projekt. Jestem Kobietą Seniorka. Zgłoszony przez nas na początku tego roku do Fundacji Batorego, do akcji Masz Głos, przyjęty. To są takie projekty, powiedziałabym, bezbudżetowe, czyli przedstawia się pomysł, a potem szuka się sposobów na jakby dofinansowanie realizacji, no bo wiadomo, że na wszystko są potrzebne środki, żeby zrobić dobre zdjęcia, przeprowadzić fajne warsztaty, czy nawet poczęstować dobrą kawą gości, których zapraszamy. Ale dziewczyny z Klubu Dłużej Młodych, takie trochę przeze mnie zachęcone, złożyły projekt do dolnośląskich małych grantów. Dostałyśmy 5 tysięcy złotych. To mało i dużo, ale jak na taki projekt, to dla nas, powiedziałabym, taki zastrzyk bardzo duży, bo faktycznie mogłyśmy przeprowadzić 3 piękne warsztaty. Warsztat taneczny, warsztat malarski, warsztat jogi śmiechu i zrobić 3 piękne sesje fotograficzne. I z tych sesji i warsztatów mamy taką obietnicę, że będziemy Państwu mogli w Wałbrzychu pokazać efekty tej sesji na wałbrzyskich przystankach, na City Lightach. Projekt Jestem Kobietą Seniorka, objęty honorowym patronatem Wałbrzyskiej Rady Kobiet, bo chodzi nam o to, żeby pokazywać kobiecość w każdym wieku i żeby widzieć kobiecość w takiej, powiedziałabym, każdej odsłonie. Zależy nam na tym, żeby przy wspólnym stole zasiadały ze sobą kobiety w różnym wieku i przyszły do nas i Monika Bisek-Grons, i Lucja Serafin, i jeszcze mnóstwo pięknych dziewczyn z Wałbrzycha i spoza Wałbrzycha, które po prostu nie opowiadały, nie robiły wykładu, nie robiły prezentacji o swojej działalności, natomiast rozmawiały o tym, co im w duszy gra, i o ziołach, i o podróżach, i o rozstaniach, i o wzięciu walizki, i opuszczeniu domu, i zaczęciu nowego etapu życia. I okazuje się, że na każdym etapie życia my mamy czym się ze sobą podzielić. Dziewczyny w wieku senioralnym, już trochę jak mentorki, można powiedzieć, nie powiem, że dobrą radą, ale też swoimi doświadczeniami dzieląc się, dają pewnie poczucie bezpieczeństwa nam młodszym, że tak można, że albo takie przekonanie, że nieraz lepiej późno niż wcale coś zrobić, bo one też się dzielą bardzo osobistymi przemyśleniami i doświadczeniami swojego życia. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o tym, o czym wspomniałaś, czyli o jodze śmiechu. Co to są w ogóle za zajęcia z jogi śmiechu? Ja kiedyś próbowałem Cię wypytać dokładnie, oczywiście nie było to na antenie, nie było to z widzami, ale mam nadzieję, że teraz się z nami podzielisz, co to są za zajęcia i dlaczego to tak właśnie się nazywa. Tak, joga śmiechu, w ogóle powiem joga, bo niektórzy tak się tego słowa boją, a niektórzy kojarzą z ćwiczeniami i asanami przeróżnymi. Joga oznacza łączyć w sanskrycie, czyli połączenie ludzi przez radość, przez śmiech. Metoda opracowana przez hinduskiego internistę Madama Katarię, powiedziałabym, podbija cały świat, łączy ludzi, ale też medycznie udowodniona i wiele instytutów, na przykład onkologicznych, posiłkuje się tą metodą po to, żeby jakby wyzwalać takich okowów, z takich obręczy stresu, samoograniczania. Podczas sesji jogi śmiechu zawsze jest krótki wykład o znaczeniu śmiechu dla zdrowia, ale tak naprawdę w naszym organizmie dzieją się cuda. Nasz mózg jest zaproszony do tego i zaprogramowany, żeby produkować hormony szczęścia.
No tak z pozycji fotela tego nie zrobimy. Serotonina, endorfiny, oksytocyna. Joga śmiechu w ogóle powoduje, że czyści głowę. Ja już niejednokrotnie miałam takie sytuacje, powiem o dwóch. W tamtym roku prowadziłam na takim ogólnopolskim pikniku dla organizacji pozarządowych, organizowanym przez Fundację Batorego. Miałam tą jogę śmiechu, zaproponowałam, że to będzie taki mój dar jako warsztat. I jeden ze współorganizatorów przyszedł i mówi, ja się tak cieszyłem na tą jogę, na tą sesję śmiechową, ale dostałem taki telefon, że ja po prostu chodzę teraz, no nie wiem, no posiedzę tak, żeby ci nie było przykro, że nie przyszedłem, ale ja to tak się nie będę mógł zaangażować. I po takich 2 godzinach Grzesiek przyszedł i mówi, słuchaj, ja nie wiem, kiedy ja przestałem mielić ten trudny temat. A teraz całkiem niedawno, koniec czerwca, koniec roku szkolnego, jedna z dolnośląskich szkół zaprosiła mnie do pałacu w Makowicach, gdzie robiła sobie imprezę taką integracyjną, pożegnalną w piątek, a ja w sobotę rano dołączyłam z jogą śmiechu. I pani dyrektor szkoły mówi, pani Alicja, ja przepraszam, ale mam migrenę. A ja wiem, co to znaczy migrena. Takie 3 dni wycięcia, mdłości i ja chyba nie będę uczestniczyła. Ja mówię, pani dyrektor, zrobi pani co chce, ale zapraszam chociaż na wykład i próbkę, jak pani poczuje, że za dużo, to pani odejdzie. Po 2 godzinach, kiedy się dzieliliśmy w kręgu, co kto sobie bierze z tego spotkania, dziewczyna mówi, że nie boli ją głowa. Więc bo to jest prawda, proszę państwa, rozszerzają się naczynia krwionośne, dotleniamy krew, to żadne cuda. Po prostu bardzo siebie inhalujemy, 3-krotnie intensywniejsze ćwiczenia oddechowe niż podczas sportu czy takich sesji oddechowych, bo chodzimy na różnego rodzaju oddechy, znamy tych oddechów, cały wachlarz, więc joga śmiechu dotlenia najbardziej. Jak się dobrze śmiejemy, to powietrze krąży z prędkością 100 km na godzinę. No to wyobraź sobie, tak auto pędzi nieraz, prawda? Przez miasto to pędzi, po autostradzie się wlecze. Ale polecam. Prawda? No my też nie polecamy, ale żeby jazdy. Tak poczuć, ile to jest to 100 km na godzinę. Tu ci przerwę, bo chciałbym jeszcze zapytać o jedną ważną rzecz. Przyniosłeś oczywiście portfolio waszej fundacji, czym działacie, czym się zajmujecie. W tym portfolio znalazłem jedną rzecz, która mnie zastanawia i chciałbym, żebyś tam przybliżyła, co to jest mobilna poradnia psychogeriantologiczna. A, to słowo taki językołamacz, tak, powiedziałabym. Tak, psychogerontologiczna, no, mobilna poradnia. Psychogerontologiczna to jest taka nasza nowa usługa, nowe dziecko. Powiedziałabym, że w skali kraju innowacyjna. To jest poradnia, to jest takie w ogóle miejsce, mobilne, bo jeździmy w różne miejsca, tam gdzie nas zapraszają, gdzie jesteśmy potrzebni, ale poradnia psychogerontologiczna ma za zadanie przygotować do zdrowego, mądrego, świadomego procesu starzenia się. Czyli przychodzą na spotkania, na warsztaty, na wykłady i na konsultacje indywidualne z jednej strony osoby w wieku senioralnym, które sobie nie radzą na przykład ze swoją starością, nie chcą się zestarzeć, boją się tej starości, albo które mają jakiś taki nawet problem z komunikowaniem ze światem. Przychodzą osoby dorosłe w wieku senioralnym, które chcą po prostu się przygotować i wiedzieć, jak sobie zaplanować ten swój dobrostan i tą swoją długowieczność, bo my, proszę państwa, dożyjemy setki. Coraz częściej mówimy o tym, że 90-letnie osoby, to w ogóle wydaje nam się, że jak słyszymy 90 lat, że to taki poważny wiek, a niejednokrotnie przy stole siedzimy z taką osobą i nawet ona nie wygląda, więc wszystkie stereotypy burzymy. Ale faktycznie przychodzą osoby, które chcą zrobić bilans swojego życia, dowiedzieć się właśnie, jakie ćwiczenia dla umysłu, dla duszy, dla ciała, czyli w kontekście tego dobrostanu właśnie, wykonywać, jak planować swoją aktywność, żeby się jakby nie nadwyrężyć też, czyli żeby sobie nie zaszkodzić, nie wskoczyć na salę, nie wiem, jakiegoś aerobikową, ale dalej ćwiczyć tak, żeby nasze ciało było aktywne, tak. Dokładnie. Ale też jak swoje zasoby jeszcze angażować, no bo my całe życie potrzebujemy wiedzieć, że mamy cel i że jesteśmy potrzebni. Bo jak nie mamy celu, nie mamy potrzeby życia, no to właśnie tak kolokwialnie pora umierać, mówimy wtedy, prawda? Depresję łatwo się wpędzić. Tak, ale poradnia psychogerontologiczna jest też dla nas, takich trochę młodszych, którzy się zbliżamy do wieku senioralnego, bo każdy się zbliża, no nie oszukujmy się, rodząc się zaczynamy, mówimy, dorastać, ale tak naprawdę starzeć się.
I ja mam mamę 74-letnią, no wspaniale, że aktywną, ale mogłabym mieć nieaktywną i wtedy co zrobić, jak zaplanować to jej bycie w domu czy ze mną, jak się komunikować, żeby się nie konfliktować. Jak właśnie też szukać takich aktywności, planować dzień, ale też jak nie gwałcić, powiedziałabym, takiej podmiotowości drugiej osoby, nie decydować za nią. I powiem więcej, do poradni przychodzą też bardzo młode osoby. Ostatnio mieliśmy pana, bo nie powiem chłopca, pana, młodzieńca, 20-latka. I to nie był wnuk żadnej z naszych dziewcząt. Ani dziecko żadnej z nas. To był chłopak, który jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu Bracia Mali Ubogich. No i my się zachwyciłyśmy, że ktoś młody, nowy, mężczyzna w dodatku. I on mówi, że jest wolontariuszem i chce się przygotować do pracy ze swoją panią podopieczną, żeby wiedzieć, co jej może zaproponować, jak będzie tym asystentem, wolontariuszem, żeby jej było z nim fajnie, żeby on właśnie był dla niej partnerem do rozmowy, żeby jej przynosił jakieś ciekawe artykuły, a może z nią czytał, a może z nią rozwiązywał jakieś łamigłówki na pamięć. Więc ja jestem zachwycona taką postawą. Korzystają też z naszych usług instytucje, takie, które chcą napisać fajny projekt dla osób senioralnych. Nie taki, że kawa, ciastko, bibuła, tylko właśnie taki, który nawet jeśli robimy coś takiego, powiedziałabym, trochę stereotypowego, szydełkowanie, czy wyklejanie, czy malowanie, żeby to miało taką podbudowę i metodologiczną, i zdrowotną, bo jeśli malujemy, no to wyzwalamy kreatywność, to nasz mózg się cieszy, bo widzi coś pięknego. Ja tutaj za sobą mam piękny obraz naszego wałbrzyskiego malarza, pana Oruby, a powiedziałeś tytuł krajobraz ze stawem. Tak. Ja bym powiedziała, że my też tak w temacie stawu, właśnie my zarybiamy staw, proszę państwa, czyli dajemy tam nowe, odkrywamy albo budzimy, nazywamy te zasoby, z których osoba będzie korzystała bezpośrednio dla siebie albo dzieląc się z innymi, więc to takie też działanie. Alu, bardzo ci dziękuję. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Oczywiście odwiedzajcie stronę internetową www.viasalutis.org.pl. Ja wiem, że tą stronę coraz więcej osób ogląda i to z całej Polski, nie tylko z naszego regionu. Tak, dzisiaj rano się dowiedziałam. Proszę państwa, 10,5 tysiąca osób od stycznia odwiedziło naszą stronę internetową. My nad nią pracujemy. Dotychczas szaleliśmy przez te 5 lat na Facebooku i nadal to będziemy robić, bo to świetny sposób, żeby się z wami na bieżąco komunikować, ale zaglądajcie na stronę. Do wszystkich seniorów, którzy oczywiście nas oglądają, zajrzyjcie na stronę, skontaktujcie się z Alą, jeśli nie wiecie, jak macie sobie zaplanować tydzień, miesiąc, być może natkniecie się na fajne, naprawdę fajne zajęcia. Dziękuję ci jeszcze raz serdecznie. Państwa i moim gościem Alicja Przepiórska-Ułaszewska z Fundacji Via Salutis. Oczywiście subujcie kanał sportowy Wałbrzych, czytajcie Regional Info. Do zobaczenia.